Witam, witam, z tej strony Naumen. Witaj, drogi Naumenie, siema hopie, siemaneczko, uszanowanko, kolego. Taki z ciebie chuj, taki wielki. Masz kosę z felu. Dzisiaj mała lekcja historii. William B.J. Blaskowicz, słynny szpieg, który walczył z III Rzeszą, więziony w znanym nazistowskim więzieniu o nazwie Zamek Wolfenstein, obecnie zabytek narodowy. Był to jebitny labirynt pełen sklonowanych, identycznych Aryjczyków, psów bitewnych, SS-manów listonoszy oraz oficerów marynarki Reichu. Panował tam wielki przepych, złote krzyże, korony, szkatułki z diamentami, święte grale, kurwa, zbroje rycerskie z diamentu, obrazy wodza, mityczne symbole, profesjonalnie wykonane witraże, studnie, zielone ledy, rozlany ketchup, amunicja leżała wszędzie, tak samo jak i jedzenie. Chicken. Zamek był pod panowaniem znanego generała III Rzeszy, o nazwie Hans Duży. Pamiętacie go z lekcji historii? Wiecie, ten niebitny Aryjczyk w niebieskiej zbroi z wielkimi gatlingami. Miał siostrę, Gretel Duża. A pamiętacie operację Eisenfaust, gdzie BJ Blaskowicz powstrzymał doktora Schabsa przed stworzeniem armii zombie nazistów? Pamiętacie Schabsa, prawda? Ten doktor, który rzucał strzykawkami z THC. Wiecie, marihuana brana do żywienia. Pamiętacie mecha Hitlera z czteroma jebanymi działami? A pamiętacie Hitlerów kultystów, którzy rzucali kulami ognia? Albo jebane duchy z Pac-Mana, które w dużej mierze przyczyniły się do II wojny światowej? Pamiętacie chociaż kurwa cokolwiek z tego, bo ja nie. Teraz mi się przypomina. Wolfenstein 3D to typowa strzelanka, jeden z klasyków na naszych PC-tach. Została stworzona przez id Software, czy też ID Software, w roku 1992, czyli jakieś pieprzone 47 lat po zakończeniu II wojny światowej. Widzicie jakąś zależność w tych liczbach? Jak je dodamy, to będziemy mieć zupełnie inną losową liczbę. To były czasy, kiedy jeszcze nie tworzono trójwymiarowych modelów, gdyż sprzęt na to nie pozwalał, więc w tej, jak i w innych strzelankach, jak DOM, wiecie, przez dwa O, bo jest tak ogromnym domem, że łamie prawa gramatyczne. Bo ilość O w tym słowie jest zależne przecież od wielkości domu, prawda? Aczkolwiek wracając, używano ciekawego patentu. W tamtych czasach zamiast modeli wklejano dwuwymiarowe grafiki, co dawało iluzję świata trójwymiarowego. W rzeczywistości było to jak tekturowa wycinanka, co za ściema. Gra składała się początkowo z trzech epizodów, jednak z biegiem czasu stworzono jeszcze dodatkowe trzy, które brały miejsce przed akcją tych pierwszych trzech. Wiecie, cały bieg historii został zaburzony chronologicznie i gra teoretycznie zaczyna się na czwartym epizodzie. Tak, 4 równa się 1. Fabuła wygląda mniej więcej tak. Czarny sekret. Otto Giftmacher, jeden z najsłynniejszych naukowców III Rzeszy, stworzył broń chemiczną. Zestrzel chujarza. Na tropie szaleńca. Gretel Duża robi zasadzkę na BJ Blaskowicza i należy ją zabić. Wielka strata dla III Rzeszy. Była najpiękniejszym kwiatem tego narodu. Konfrontacja. Generał Fettgesicht. Nasz główny cel. Wiecie, co z nim zrobić. Ucieczka z zamku Wolfenstein. Zostaliśmy uwięzieni w zamku z elektrycznie otwieranymi wielkimi metalowymi drzwiami. Musimy ogólnie rzecz biorąc uciec z tego zamku i zastrzelić Hansa Dużego. Operacja Eisenfaust. To, o czym mówiłem wcześniej. Doktor Schabs tworzy armię zombie nazistów. Trzeba go powstrzymać. Nic, co by się nie zgadzało z historią, prawda? Gin, Führer, gin! Bardzo kontrowersyjna nazwa dla scenariusza. Ciekawe, kogo chcą zabić. Pewnie tego gościa. Poziom trudności odzwierciedlają twarze bohatera, by uświadomić ci, czy jesteś zupełną ciotą, czy też prawdziwym psychopatą. Zamiast paska życia mamy twarz bohatera, która jest coraz bardziej rozwalana. Dobrze, że kurczak jest dobry na cerę. Jako arsenał do dyspozycji mamy nóż, pistolet, karabin i dupnego gatlinga. Patrzcie na te rury, arr! Wszystkie bronie używają oczywiście tego samego rodzaju amunicji. Oprócz noża. Nóż tak jak w życiu ma nieskończone naboje. Gra ma wiele nawiązań do innych słynnych tytułów, czy też do baśni spisywanych przez braci Grimm. Hansel und Gretel. Pamiętacie Jasia i Małgosię? Żadna czarownica by nie podskoczyła do tych skurwieli. Gdy uda nam się uciec z zamku, mamy piękną scenę wygranej. Zawsze mnie jednak zaskakuje sposób, w jaki kończymy poziom. Wyłączamy prąd. Naprawdę? Skaśmy prąd, wszyscy żołnierze zobaczą, że jest ciemno i pójdą sobie spać. No kurwa. Poziomy w grze nie są wielkie, aczkolwiek większość czasu spędzicie na przechodzeniu przez te same korytarze, szukając dalszej drogi. Tekstury tak często się powtarzają, że odnalezienie czegokolwiek staje się mordęgą. Często musimy zapieprzać z jednego miejsca na drugie w poszukiwaniu pieprzonych kluczy. Tak. Kluczy. Automatycznie otwierane drzwi obsługiwane są kluczami do kościelnej bramy. Chyba po wyłączeniu prądu wszystkie drzwi się blokują i wszyscy żołnierze giną z głodu. Trzeba nadmienić, że gra ma tych poziomów 60. Miłej kurwa zabawy w poszukiwaniu kluczy i strzelaniu do tekturowych żołnierzy. Jak nadal wam mało, to wyszedł także dodatek o pięknej nazwie Dzida Przeznaczenia. Czy naprawdę chcecie wiedzieć, o jaką dzidę chodzi? O taką. Uwaga, cytat z gry. Bez tej dzidy III Rzesza upadnie. Naprawdę?
Ta dzida była potęgą Hitlera? Jebani tubylcy. Bosowie w dodatku są równie epiccy jak w pierwszej części. Trans duży, brat Hansa. Nie jestem żadnym Niemcem, Niemcem, mówi Hans Franz Frenz. Wilhelm Barnacle, uber mutant z gatlingiem w klacie. Rycerz śmierci, mówimy teraz kurwa o rycerzach śmierci, co? Anioł śmierci, tutaj już wyobraźnia twórców definitywnie pierdolła. Duchy z Pac-Mana zostały natomiast zamienione na normalne duchy. Najwyraźniej twórcy nareszcie dostali prawa autorskie na używanie normalnych duchów. Gra była dość dużym szokiem, zastanawiam się dlaczego. Chyba ludziom nie podobała się jej niepoprawność historyczna. Co doprowadziło do cenzurowania jej oraz zbanowania w Niemczech. Tam mogą co najwyżej wydrukować sobie wersję planszową. Wyskakuje nieokiełznany mecha Hitler. Co robisz? Rzucam kością! Heil Hitler, mein Herr, Heil Hitler, Heil Hitler, meine Damen kaputt. Bumsen, bumsen, spritzen, spritzen, heili, 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 ho. Bumsen, bumsen, spritzen, spritzen, heili, heili, ho.